Halo, witajcie. Tu znowu Ryfek. Boże, ale mi się dzisiaj chce grać w Brotato, to jest jakaś masakra. Dostałem komentarz, że są w ogóle mody do Brotato i sprawdzałem, jest mod dodający rzeczywiście postaci i ten zajzaczka nawet jest Sacred Heart dodany. Będę to ogarniał oczywiście, jak mi się skończy tutaj content, ale jeszcze parę postaci mam do ogarnięcia, parę postaci mam do przejścia, no i do odblokowania nadal te materiały i zasięg. Kim sobie dzisiaj zagramy? Panie rycerzu, tobym chyba jeszcze nie grałem, nie? Większe obronę obrażania w walce wręcz za każdy pancerz. To jest ciekawe. Plus 5 do pancerza. Czyli on już ma z automatu. Plus 5 do pancerza to ma 10 obrażeń w walce wręcz. Nie możesz wyposażać broni dystansowych. Możesz wyposażać wyłącznie broni o klasie 2 lub wyższej. To może być kłopot z dostaniem itemów. Prędkość ataku zmniejszona. Zbieranie zmniejszone. Może nim grałem, może nie grałem, nie wiem, ale jeżeli grałem, to na pewno nim nie przeszedłem nic. Tarcza zależna od obrażeń tutaj, od pancerza, hity jeszcze bardziej, ale szczerze, ja bym wziął jakąś broń, która po prostu często atakuje albo dużym zasięgiem, więc miecz mi się wydaje zdecydowanie najlepszy tutaj na starcie. Weźmy sobie miecz, no i pierwsza runda, to ja tutaj mogę sobie stać i kompletnie nic nie robić. Miecz jest super, raz atakuje tak, raz tak, mi się mega podoba. Mam nadzieję, że ten pierwszy atak jest kompletnie losowy. Więc jakbym miał 6 mieczów, to jeden by atakował tak, jeden srak, jeden owak i bym jako tako mógł zawsze jakichś przeciwników sobie tutaj bić na eleganckości. I pancerz to jest plus 2 do obrażeń w walce wręcz, więc to jest dla mnie mega lepsze. Rąbacz też jest bardzo fajny. Ostrze medyczna. No nie, no ta piła tarczowa mi się zawsze słaba strasznie wydawała. Rąbacz jest okej, on dużo jakoś nie bije, ale... Zwiększone leczenie też mi się przyda, bo my normalnie... O, ta prędkość ataku, o Jezu, rzeczywiście, jak to jest beznadziejne. A bo to modyfikacje tylko są zmniejszone. Ja standardową prędkość ataku mam nadal całkiem niezłą. Dobra, biorę sobie rąbacza, język obcych, okulary raczej... No, chociaż mega tanie są, więc wezmę. Okulary nawet tutaj na samym początku, nawet na bronie kontaktowe się przydadzą, żebym ciut większy zasięg rzeczywiście z tych broni miał, no bo... Jak nie mogę wyposażać broni zasięgowych, to mogę mieć tutaj dosyć spory problem z biciem przeciwników na zasięg. Ja chyba nie grałem rycerzem, tylko gladiatorem, ale tak brzmią bardzo podobnie te postaci, więc pewnie dlatego mi się pomyliły. Niedługo muszę na nowo postarać się zagrać z tym streamerem, bo mi cały czas piszecie, żebym zagrał streamerem i odblokował te 3000 sztuk materiałów na nim, bo to jest po prostu podobno najłatwiejsze. 3 max PZ zawsze z chęcią wezmę, kika raczej nie. Okulary, obcy, rąbacz i lecimy. A wymienię, bo za 3 tylko. I wezmę też tarczę. Mały ma zasięg, ale spory odrzut i ma mniejszy czas odnowienia. Czemu mam na minusie? Aaaa, już plus. To mój telefon? Nie, to w grze tak, Boże, cały czas tak w grze. Jak ja już mam plus zasięg, to już mi pokazuje na tych broniach, że mam zmniejszony atak speed rzeczywiście. Muszę zobaczyć następnym razem, o ile będzie zmniejszony ten attack speed rzeczywiście. Czy to się w ogóle będzie opłacało używać, bo to może będzie dosyć kiepskie. I w ogóle, na tą postać bardzo dobrym itemem byłaby jakaś broń, która bazowo ma dosyć duży już attack speed, a mało obrażenia. Bo ja plus do obrażeń to będę miał na niej gigantyczny. Jedyne co, to mówię, bazowo muszę mieć całkiem dobry attack speed, bo inaczej będą kłopoty. No i żeby jeszcze jak najwięcej pancerza się trafiło i w ogóle będzie mega luz. 3 do max HP, oczywiście, że tak. Szaleństwo ogólnie opłacalne. 3% zwiększone obrażenia za 29. No to nie jest dużo, nie? Wezmę język obcego, tarczę, szaleństwo. No nie, no za słaby to jest item. Nie mam aż tak dużo pieniędzy, żeby sobie kupować o 3% zwiększone obrażenia za... 1/4 moich materiałów na falę, więc ja to oleję, lecimy sobie dalej. Mam tylko nadzieję, że będą mi się trafiały inne i lepsze brońki, bo nie chciałbym na samych rąbaczach mimo wszystko zostać. To nie jest broń, która jakoś specjalnie dużo bije. Fajnie ona leczy, ale więcej jak dwóch nie chciałbym mieć, a coś czuję, że innych broniek dzisiaj nie będę dostawał, tylko znowu te rąbacze głupie i będę się tylko na to denerwował. No rozwal to drzewo. 110 drzewa, niestety nic. Prędkość ataku zwiększona o 5% tak naprawdę tutaj tylko, więc wolę zdecydowanie max HP. 2 do pancerza na pewno biorę, no i... Coś dobrze czułem z tymi rąbaczami. No wezmę, no co ja mam robić? No wezmę. 3 rąbacze, tarcza, miecz. Mamy ogólnie mega dobre bronie, bo to są same bronie drugiej jakości już. I na 5. fali bronie takiej drugiej jakości to już robią robotę. Problem jedynie jest teraz z...
atak speedem. Jak ja ten atak speed mógłbym zwiększyć? Na tej postaci to super byłoby dostać ten krzemień eteryczny. On naprawdę nieźle mógłby ten atak speed zwiększyć. Minus 50% na atak speed to nie jest jeszcze nic skreślającego jakby tę statystykę z użytku w zupełności. A mówię, fajne byłoby połączenie tego krzemienia, nawet nie po to, żeby on mi ten atak speed zwiększał, ale po to, żeby mi zwiększył ten atak speed na tyle, że nie odczuję jego minusu po wzięciu dużej ilości zasięgu, bo chciałbym mieć ten zasięg mimo wszystko troszkę większy. Medal jest świetnym itemem, daje bardzo dużo dobrych statystyk, minus do kryta, dam radę przeżyć. 3 do regenu PZ, oczywiście lemoniada torba, już od razu widzę, że biorę. Kolejny rąbacz, same rąbacze. Młot! No w końcu coś innego, wezmę młot z chęcią. Urocza małpka jak najbardziej, ja nie mam obrażeń dystansowych w ogóle, więc mnie to zupełnie nie boli, nie wiem, jakąś kaktusową maczygę jedynie mógłbym wziąć sobie i z niej rzeczywiście mieć dodatkowe obrażenia zasięgowe. No nie wiem, czy oprócz kaktusowej maczugi jest jeszcze jakiś item, który ma... bije z bliska, jest zależny od obrażeń zasięgowych? Taka kaktusowa maczuga też jakoś mega dużo od tych obrażeń zasięgowych zależna nie jest, więc no mówię, dupy to tamto nie urywa. Lecimy dalej, jest bardzo, bardzo dobrze. Ale naprawdę tak mi się dzisiaj chce grać w Brotato. Ogólnie mi się chce grać w Brotato. To jest, jak mega się cieszę, że tą seryjkę zrobiłem. Bardzo prosta, fajna, mogę zawsze w każdej chwili wrzucić, tylko muszę jakoś włosy ogarnąć, żeby jakoś wyglądać teraz już w ogóle w 4K ten kubek z siusiaczkiem od Mangiego, no to... no to już w ogóle muszę jakoś tam wyglądać, ale... super mi się w to gra. Robalopsych nie chcę. Kawa? Oczywiście, że tak. 5% zwiększona prędkość ataku za minus 2% obrażeń. 9 do szybkości z chęcią wezmę. 3 do regena z chęcią wezmę. Upiorny topór! O! I to jest ciekawy też item. Połączmy sobie rąbacze i szczerze, ja go zrobię od razu na czwórkę. Nie chcę mieć innych rąbaczy. Prędkość z generatora na zwiększone obrażenia też super. Generator sobie blokuje. Dwa miecze. Bardzo mi się podoba. Nóż jest ogólnie okej, okay. On ma na trafienie krytyczne razy 5 obrażenia jak jest czerwony, więc to jest w ogóle mi rozwaliło beret. Ja nie wiedziałem, że on aż tak dużo obrażenia zadaje krytyczne, ale nasza szansa na kryta taka nie za dobra jest, więc ja bym raczej nóż olał. Mieczyk zostawię, generator zostawię, lecimy dalej. Jest jak na razie bardzo, bardzo dobrze. No i mówię, te bronie eteryczne jak najbardziej. Im więcej przeciwników, tym większa szansa, że ja z nich jeszcze dam radę sobie zwiększyć jakoś moje statystyki. Z topora będzie plus do obrażeń, co na tej postaci też jest bardzo dobre, bo my bazowo mamy mega wysokie obrażenia. Więc właśnie jak ma się wysokie obrażenia bazowe, to albo w attack speed lecieć, albo lecieć w procent do obrażeń. Nie ma co dalej zwiększać tych obrażeń bazowych, no bo... no co mi to da, jak mam plus 20 obrażeń i zwiększę o kolejne 2. No to jest 10% zaledwie, nie? To nie jest jakaś taka gigantyczna różnica. Chociaż 10% to jest nadal dużo. No, nieważne. Jak na razie idzie naprawdę elegancko. I powiem wam, że ja bym nawet jeszcze poleciał więcej z tym zasięgiem, jakby się trafił. Zobaczymy, co tutaj będzie na level upie. O, syf tutaj. O, tu też syf straszny. 10 do zbierania. Zbieranie tej postaci też jest zmniejszone chyba. Obrażenia w walce wręcz... a wezmę ten zasięg. I ja teraz mam atak speed zwiększony o 5%. Ty. Zasięg mam plus 50. Czyli plus 25 na tych broniach i one nadal biją szybciej niż bazowo, bo mam zwiększoną prędkość ataku o 5%. To ja nie wiem, ten 50 zasięgu mega, mega mało musi wpływać na attack speed. Weźmy sobie miecz, weźmy sobie generator. A, bo on jest minus 5% obrażeń. Myślałem, że on jest minus 5% szybkości. To git. Tu się wszystko zgadza. Miecz kolejny, upiorny topór kolejny, rytuał świetny, włócznia. Zamiast czego? Miecz na czwórkę od razu i włócznia oddzielna? Szczerze spoko, włócznia jest bardzo fajna, ona ma taki mega długi atak, więc wezmę, a sobie miecz zrobimy na czwórkę. No, bardzo spoko to będzie. Raczej, zobaczymy, zobaczymy, lecimy sobie kolejną falę. Jak ja was tu rozwalam, ale jesteście easy lamusy tu w ogóle. Dobra, tylko ja w ogóle nie mam punktów szczęścia, ale ty no pana to. Mówię, na tej postaci, ale będę musiał mieć w szczęście lecieć, bo ja w ogóle broni nie dostanę pewnie bez tego. A tutaj jak na razie bez tych broniek jest bardzo dobrze. Nie czuję żadnej potrzeby posiadania większej ilości szczęścia, bo nadal te bronie dostaję. Ja już mam w kolejnej fali dwie bronie czerwone. No to kurde, to
w ogóle nie czuć tego, że mi szczęścia brakuje, nie? Jest mega dobrze pod tym względem. A, mówię, nie mogę podnosić broniek szarych, czyli mogę podnosić tylko niebieskie, czyli muszą się trafić niebieskie, czyli na to jest mniejsza szansa. Trzeba będzie mieć więcej szczęścia, a tu elegancja Francja, żadnych kłopotów nie ma. Fala ósma, urocza małpka, oczywiście, że bierzemy kolejną, 9 do max HP, nigdy nie przeoczę. Miecz, ulepszamy na czwóreczkę. Ja dołożę sobie najpierw topór, szczerze mówiąc, bo on się szybciej ulepszy dzięki temu. No a te rzeczy tutaj blokuje i rytuał jest... Nie, rytuał za 103, nie. Dwa do wyssania życia to jest dla mnie za mało, ja mam zbyt rzadko atakujące bronie. Aż sobie wymienię raz itemki, drzewo, o, kupmy sobie drzewo, pięść. Pięść? No nie, no włócznie wolę. Operacja oczu, bez sensu, lecimy sobie dalej. Czy jest jakiś item zwiększający atak speed? Oprócz tego krzemienia, tak, żeby naprawdę ten atak speed został zwiększony o dosyć dużo. Może być kłopot. Był chyba item, który dawał atak speed za uniki. Ta jakaś taka czerwona bluza, coś w tym stylu. Jeden z najlepszych itemów w grze w ogóle. Tylko że ja w ogóle nie mam uników. I rzeczywiście, na razie się w ogóle też nie trafiały te uniki, więc to nie jest tak, że ja ich nie kupowałem. Ani nie wybierałem. Może tam na jakimś level upie były uniki pierwszopoziomowe, ale raczej nic poza tym. Nie no, jak na razie idzie naprawdę świetnie. A w ogóle przeciwnikom nie daje do mnie dobijać. Pancerza na starcie dostaliśmy 5, więc mega fajną ilość pancerza mamy już na samym starcie. Teraz jak polecimy jeszcze w uniki, no to już w ogóle ja będę nieśmiertelny, niepokonany jak gołota. Oby tak było rzeczywiście. Regen, oczywiście, że regen. Czy pancerz? No już wezmę regen. 6 na unik, czy wezmę to 15 do szczęścia. Może coś ciekawszego się trafi. Kolejna urocza małpka, kurde. Ale ja będę miał już leczenia tutaj. Młot ulepszony, dziwny duch. Wolę nie ryzykować, wiecie. Super, tarcza. Włócz. Po co tu szczęście potrzebne jest? Po co pizzę płacić komuś? Ciasto, rana głowy. Nie, ja chcę zostawić ten zasięg swój. Groźny króliczek, jeszcze się zwróci raczej, medal. I tyle bym powiedział. No, na kryta i tak już nie idę, chociaż kryt akurat na tym buildzie by mi się przydał, ale... no tak, itemki mi się trafiły, że raczej na tego kryta niestety pójść nie będę mógł. Pójdziemy sobie już we wszystkie inne statystyki. Wydaje mi się, że w brota to trzeba się pogodzić, że jakiejś jednej statystyki w podejściu mieć nie będziemy po prostu i się po prostu łatwiej gra i dobiera itemy. Jak już się teraz pogodzę na przykład, że no na kryta iść nie będę i będę dostawał itemy z krytem, to je po prostu oleję, nie będę sobie zwiększał statystyk od zera, potem innymi sobie je zbijał do zera znowu i tak dalej, i tak dalej. Niech już idą na minus i olać je kompletnie. I to jest, wydaje mi się, że najlepsze podejście po prostu do itemków w tej grze. Bo mówię, jak się chce być od wszystkiego, to się jest po prostu od niczego i taka to jest prawda. Ale jestem w ogóle zadowolony dzisiaj. Tyle skręcania było, w końcu ogarnąłem wszystko, jak już pięknie wygląda ten soundbar pod telewizorem w sypialni. Oczywiście, że biorę mistrzostwo, słoniątko przetwarzam, to wymieniam. Wezmę 4 regena. Medal, króliczek, krzywe usta. Sztandar? Ej, sztandar, super. Dziwne żarcie, nie idę na unik? Czy idę? Nie, ja bym szedł jeszcze na unik, może się coś trafi. I tyle, lecimy dalej. Fala 11, pojawi się horda. Potem w 14 fali znowu horda, więc akurat bardzo fajnie. Młotem to ja tych tutaj hamonów tak poodbijam, że oni nawet do mnie nie podejdą, elegancio. No, poskręcałem wszystko, teraz ładnie wygląda telewizorek, idealnie pod nim, równo w poziomie sandbarek. Wszystkie te śrubki gówniane z gównolitu powymieniałem, szlifierkę se kupiłem z Lidla, wyżłobiłem na nowo szparki na śrubce, żeby na nowo dać ją da radę w ogóle odkręcić, bo je odkręcić nie mogłem, się całe gniazdo rozwaliło. Wszystko zadziałało tak, jak miało zadziałać. Super! Jestem zadowolony. Gdy sobie coś ustalę i potem to wszystko działa tak, jak sobie to ustalę, o Jezu, no nie ma
Nie ma większego szczęścia w życiu niż właśnie coś takiego. Ej, mocna ta fala, dużo tu przeciwników. Ale leczonko też bardzo fajnie wchodzi. Te rąbacze zawsze troszkę zwiększają rzeczywiście leczenie z przedmiotów jednorazowych. Pancerza mam dużo, a sobie mógłbym stanąć nawet w miejscu, chyba i byłoby git. Sharpie niż elegancio. Bo to nie jest minus 12 zbierania u nas, to jest minus 2 zbierania. A przeciwnicy eksplodują teraz, ale jest dobrze. 7 nakryta? Nie. 3 do regena wezmę. 9 do max PZ, czy 9 do szybkości i obrażeń? Jeszcze zasięg może. Nie no, wezmę max PZ. Ślimak jest genialny. Wiem, że sobie zmniejszę obrażenia tym, bo sobie też zmniejszę szybkość, ale jest za dobry, żeby go nie brać. Jeden z najlepszych itemów w grze. Oddana krew? Nie, bo zbieranie jest u mnie nic nie warte. Bronię to ja teraz fioletowe potrzebuję, żeby ulepszać. Hełm? Kupię, mimo że ta szybkość wiem, że takie... Oczy obcego ktoś mi mówi, że to jest mega mocne w ogóle i to zadaje 1000 obrażeń, a ja tego nigdy nie biorę. Aż testuję, jak to działa. Kwas? O nie, ja miałem iść na unik. A dobra. Mysz! Mysz jest dobra. Podejrzana mikstura też. Rana głowy? Nie. Lecimy sobie kolejna fala. Za dwie fale będzie horda. Ej, serio, naprawdę, jaka jest gigantyczna różnica. Ja się zastanawiam. Naprawdę, jak niskie to muszą być marże przy, wiecie, dawaniu jakichś śrubek do zestawu, że kupujesz sobie uchwyt do telewizora, monitora, przypuśćmy za tam, nie pamiętam ile za niego dałem, ale 100 coś złotych, 120 złotych załóżmy, nie? Jakim kosztem tego jest śrubka, że muszą ją zrobić z takiego gówna, że się to po prostu przekręci, jak tylko mocniej skręcisz, gdzie idę do Castoramy i za 12 groszy kupuję śrubkę, która jest 10 razy lepsza. Za 12 groszy, no już nie pamiętam ile, ale no to naprawdę kilkanaście groszy ta śrubka kosztuje, max 20. A za 120 zł jest uchwyt. Jakie to są marże? To ja naprawdę jestem zdania, że to nie jest chciwość, to jest debilizm już. Albo może taka, nie wiem, że on siedzi potem w domu, taki twórca tego uchwytu na monitor i po prostu palce tak skrzywane i se myśli, ale przekręcili te śrubki, ha, ha, ha. No nie wiem, po prostu. Mroczny charakter i błyskawice nawalają. Przetwarzamy to. 6 na unik. Dobra, lecę na unik, lecimy. 6 na unik jeszcze. Mysz, git. Podejrzana mikstura, git. Lecimy dalej. Fasolowy belfer? Jeszcze nie. Barykada, potężny przedmiot. Minus 5 do szybkości, trochę zaboli, ale wezmę ogólnie. Fasolowy belfer jeszcze jest opłacalny. Nawet na kolejnej fali, jak go kupię. Metalowa płytka, oczywiście, że tak. To minus 3 do prędkości ataku, a plus 10 do obrażeń, więc oczywiście, że rakieta. No i co? I wszystko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fala 14 to będzie horda, tak w ogóle. O, fala 14 to będzie horda. Czyli to będzie horda na przeciwnikach, którzy wypuszczają pociski. O, ja te oczy puszczam. Ja muszę zobaczyć, jak te oczy biją. W sensie, wiecie, muszę zobaczyć, jak te oczy biją po fali. Ile obrażeń na falę te oczy wypuszczane z mojej postaci zadają. Czy to jest rzeczywiście coś dobrego? Czy zostałem oskamowany i nie opłaca się tego kupować, tak jak tego ja zazwyczaj i tak już nie kupowałem. Dobra, trochę przeciwnicy biją. Jak stoję w miejscu, jak jest z leczeniem? No nie najlepiej, szczerze mówiąc. Zasięg podnoszenia mógłby być ciut większy. Widać, że to HP mi spada rzeczywiście. Bardzo zależne jest to też od fali. Wydaje mi się, że na fali, na której nie było tych szarżujących grubasów, to mógłbym rzeczywiście raczej stać w miejscu, ale no, kolejna fala to też są przeciwnicy, którzy biją z zasięgu. Różnie z tym może być. Zasięg podnoszenia też by mi się przydał większy, bo dzięki temu będę miał hełm kolejny. Kurde, ale za tą szybkość zbijam na grubości, ale dobra, lecimy potężnie w pancerz. Świnka skarbonka zdecydowanie za późno. No nic już nie ma. Biorę sobie rakiety i lecimy. Fala 14, horda. Co mówiłem jeszcze? A, ile mam teraz? A, miałem sprawdzić te oczy, no zapomniałem. Pancerz 24, 62% zmniejszone obrażenia. Teraz koniecznie już w uniki trzeba lecieć rzeczywiście. Ty, a przeciwnicy strzelający z zasięgu to we mnie strzelają, czy tak losowo atakują? A ja nie mam dużo obrażeń. W sensie obrażeń, dużo zdrowia, naprawdę nie jestem w stanie za bardzo ich zabić nawet. No kiepsko jest z tym leczonkiem. To jak sobie wbije się w dużą ilość
materiałów później, to jest spoko. Bardzo dużo mi dają te małpki. 8% na wyleczenie, 1 HP po podniesieniu materiału. Naprawdę, one mi tutaj robią leczenie jak na razie. I idzie w miarę nieźle. Nie, myślałem, że to fala 14 to będzie zdecydowanie trudniejsza jak poprzednia, a tutaj z tego co widzę, jak na razie jest zdecydowanie prostsza wręcz. Ule, materiałów, 400 materiałów, kolejne drzewo. Kolejne drzewo tam. O, chyba opłacało się bardziej przeciwników po prostu zabić i więcej materiałów zjąć. Nie, no ja się wbijam w nich po prostu na, przed siebie. Nakryta nie lecę. Tu nic ciekawego. A wezmę te 7,5 prędkości ataku, spoko. Zasięg, a ryzyk fizyk. Na tej postaci mógłbym polecieć zasięgiem na 300. To by było dziwne. Robal Cyklop, na pewno biorę. Tyle tego zasięgu zgarnąłem, że to mi się opłaci. Boba z obcych nie ma szans. Nigdy tego przedmiotu brać nie będę. Bloop, minus 2 obrażeń, ale bardzo mi zwiększa HP i regen, więc jak dla mnie opłacalny. Kolejny fasolowy Belfer, już troszkę za późno, ale język obcego na kolejną falę jak najbardziej super. Dzięki niemu będę miał jeszcze większy zasięg podnoszenia i ja znowu zapomniałem zobaczyć, ile biją te głupie oczy. Co to był za ruch? To jest taniec, nie wiem czy u was tak jest, ale to jest taniec, nieważne w jakiej rodzinie, mówię, że tylko u mnie, ale w każdej rodzinie, jak na razie, jak patrzyłem, to jest taniec pijanego wujka. Tak lubią rękami machać, zauważyłem, a jak już są przy stole z tym, jak już są przy stole z... Jak się to nazywa? Z bimbergiem, o, to już w ogóle tak można tańczyć. O Jezu. Ktoś mi ostatnio napisał, ty Ryfek, mówisz ostatnio, że nie za bardzo wiesz co masz robić z oszczędnościami. To ty może się w końcu ożeń, że już nie narzeczona, tylko żona. A ja nie wiem, my jeszcze chyba oboje nie jesteśmy gotowi, a rzeczywiście wywalać, jak sobie myślę, wywalać pieniądze na te imprezy. Nie wiem, nie wiem. Chyba nie będzie takiego wesela na ileś set osób, bo to jest chyba nie to, co oboje chcemy, mi się wydaje. Smutny pomidor zawsze jest dobrym itemem, oczywiście, że tak. Naprawdę, jak sobie myślę, wywalić teraz kilkadziesiąt tysięcy na imprezę, w jeden wieczór to wszystko przechlać. Jakoś mnie po prostu... Może dlatego, że z tej kamienicy wyszedłem i mnie po prostu serce ściska. Uch, ile pieniędzy, ile pieniędzy. Dobra, lecimy sobie dalej. Chociaż dużo z naszych znajomych ostatnio jak gadało, to im się wesela zwróciły. Podobno się wesela nigdy nie zwracają, a jak pytaliśmy większości znajomych, wszystkich znajomych, każdemu się wesele zwróciło. Dobrzy goście, takich gości trzeba zapraszać. I trzeba w końcu sprawdzić, ile to oczy biją, bo przecież taniec pijanego wujka zaraz będę musiał odwalać. O co chodzi, o co chodzi? Dobra, stoję w miejscu. Nie no, kika mocna jest ta postać, powiem wam. Tu się nic nie dzieje. Tu nikogo nie ma, widzowie. Ile to bije w ogóle? Ty no, atak bit się zmniejszył, czyli mimo zasięgu plus 90, na broniach kontaktowych to jest plus 45. Nadal te bronie biją szybciej. A ile mam atak speeda? 14%, no to jest nic. Czyli... O Jezu, przepraszam, o bym beknął potężnie. O Jezu, znowu. Co mówiłem? Bek mi zabrał myśli. Barykada kolejna i nie miałem tyle pancerza chyba nigdy. Max PZ. Kupon? Trochę późno, ale spoko. Raczej kiepski ten trujący napój. Małpka kolejna, Jezu. Gromomiecz, co to jest? Trafienie wrogów generuje dwa pociski zadające dwa punkty obrażeń spowalniające ich. Ol, to ma obrażenia potężne. Wszystkie ma teraz obrażenia potężne. Boże, ja mam tyle pancerza, ale tarcza będzie biła więcej zdecydowanie, jak będę stał w miejscu. Nie będę kupował tego gromomiecza, ale się wydaje świetny. Lemoniada na pewno. Mądrość. Też spoko. Trójkąt mocy nie ma... Jem, co to za build trzeba mieć na trójkąt mocy, naprawdę. Szybkość zwiększona, to obrażenia zwiększone. Git, potwór elitarny w tej fali. O, tu już może być kłopot akurat. Znowu nie sprawdziłem, ile biją oczy. Nie sprawdzę nigdy do tego, do końca tego podejścia. Ta elitka to rzeczywiście taka jest nie za ciekawa. No i tej fali to ja się trochę boję. Fajnie byłoby ją zabić oczywiście, ale...
Nie będzie to takie łatwe. Bardzo mi brakuje uniku. Czy ja miałem żeton z kasyna do kupienia, który ominąłem? Wydaje mi się, że chyba ta... Oj, dałem ciała, mogłem ten żeton z kasyna kupić. To byłby naprawdę świetny item w tym momencie. No, a ta elitka to jest taka, że weź ją dogoń, nie? Naprawdę, jest to dosyć trudne, ale Jezu, ile ja mam leczenia z tych materiałów, to też jest genialne. Ja widziałem tutaj jeszcze ziomka z itemem, ale skrzynkę mam, może już go zabiłem. Tak, nie wiem. O, jest, jest, jest tutaj. Zabity, kolejny, super. I drzewka. A, liczyłem jeszcze na jakiś item. Ale jest świetny, co to jest za podejście w ogóle. Talizman, oczywiście. Artefakt Sivda? Nie, bo minus szybkość mi daje. Nie chcę automatycznie podnosić tych materiałów. Mimo, że bardzo by mnie dużo to leczyło. Ma się PZ czy obrażenia? Obrażenia. Ja już tyle mam PZ, że... No i co, fala 18 nie polecę już na unik. To już lećmy w max PZ. Kwas, lecimy dalej. Płytka metalowa, roślina, skrzydła, o, super. Oczy obcego, o, przypomniało mi się. 20 tysięcy obrażeń to zadało? Ty bez jaj, to dużo bije nawet. A ja mam dużo HP, co? No dobra, no to kupię kolejny. Ile bije teraz tarcza? 102. Ej, nadal mało. Ja mam 37 pancerza, a to bije 102 tylko? Strasznie mało bym powiedział. No i dobra, nawet nie podchodzą ziomale. Dobra, podchodzą. Jednak. No dobra. Oj, 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 oj. Ci przeklinający innych to są naprawdę skubańce. O, 18 fala, to jest chyba najczęstsza fala, na której umierałem ostatnio. Tak mówiłem, że 14 jest beznadziejna, ale 18 to też jest kolejna taka naprawdę trudna, bardzo trudna fala. Ale proszę bardzo, trochę się wystarczyło poruszać i jest nawet ok. Ja w ogóle mam ilość przeciwników zwiększoną, a jakoś tego specjalnie, powiem wam, nie odczuwam. Naprawdę jest pod względem przeciwników bardzo łatwo tutaj jak na razie. No ale bronie mam takie typowo, kurde, bronie kontaktowe na zwiększonym zasięgu, jeszcze jakieś zamachujące się. Ile to bije przeciwników naraz, to jest masakra. Jeszcze te eksplozje wchodzą z Sharpie Niszcz, jak tam się nazywa, obrażenia od wybuchów, jeszcze zwiększone obrażenia z Sharpie Niszcz, 55 punktów obrażeń, swoje zrobi. 25 koła to bije, to co, jak będę miał 2, to będzie biło 50? Oby. Skrzydła. Kamień, o, nawet niezły. Ja bym może tą kolczastą tarczę zamienił. No, dawaj kamień. Kwas kolejny. Płonący kastet. No, nieźle bije. Mały ma zasięg dosyć. Nie, już nie będę go wymieniał, już trochę za dużo pieniędzy. Przedostatnia fala przed nami. Wykrywacz metalu, zdecydowanie za późno na niego. Młot, no niestety nie ulepszę. I hełm wojownika kolejny. No to akurat kupię na pewno. 3 do pancerza, 5 max PZ. 37 pancerza, masakra. Przeciwnicy mi biją 29% obrażeń tylko. A, i te oczy się nie wypuszczają częściej, tylko się ich wypuszcza ich więcej w tym momencie po prostu. To szczerze mi się bardziej podoba, no. Niż jakby mi się miały wypuszczać częściej. Żeby się ich wypuszczało właśnie więcej, na większym obszarze. Bardzo fajnie to jak na razie działa. A ja tutaj też za bardzo się nie muszę przejmować moim zdrowiem, bo jak tak stoję sobie trochę dłużej i ci przeciwnicy rzeczywiście mnie jako tako zbiją, ja wystarczy się ruszę, zgarnę z okręgu wokół mnie materiały. No i już mam max HP i jest elegancio. Ale ja mam movement speeda nagle dobrego. Przez te skrzydła chyba. No dobra, ale wbijać się tak w przeciwniku na hama chyba jednak jeszcze nie mogę. Ale teraz już max PZ, przepraszam, max pancerz naprawdę nic prawie nie daje. Procentowo w porównaniu do tego, jakie obrażenia, no nadal on jest, nadal bym go kupował, nie? Szczególnie, że na tej postaci daje jeszcze zwiększone obrażenia kontaktowe. Tu wolę szybkość czy obrażenia? Szczerze obrażenia, bo ja stoję w miejscu. O, pomnik to jest plus 12,5% prędkości ataku, ale minus 10% do obrażeń. Ale spoko, wezmę. Hełm wojownika, kwas, no już nie kupię. Włócznia czwórka by była, ajajaj.
No dobra, ostatnia fala, stoimy w miejscu. Czy nie? Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Atak speed byłby zwiększony rzeczywiście, jakbym tutaj stał w miejscu, ale... No niestety, na tych przeciwników nie mogę sobie na to pozwolić. No, nie pomyślałem, że tu jest ostatnia fala. Już i... Tak nie za bardzo mogę stać w miejscu. Idzie nawet nieźle z zadawaniem obrażeń bossom. Nieźle to mi idzie z unikaniem obrażeń po prostu raczej od nich. Skupmy się na tym atakującym. Z daleka ma zdecydowanie mniej zdrowia. Może zaraz uda mi się nawet go dobić. Dobra, ale jak on zmienia kierunek ruchu... Oj, nagle się wbija we mnie. To naprawdę nie jest ciekawie. Dobra, jeden bosik zabity. Z drugim trochę ryzykownie, ale... Chyba do ogarnięcia. Troszkę zagrajmy bezpieczniej teraz, żeby się wyleczyć. Jak się szary robił ekran, to ja już się naprawdę zaczynam tutaj martwić. Oj, kiepsko byłoby to teraz przegrać. 15 sekund jeszcze mam. Oj, to nie jest wcale takie łatwe. No, niepotrzebnie. Brałem ten item na zmniejszoną szybkość. Ale dobra, poszło jakoś. Trochę ryzykownie na końcu było, ale daliśmy radę. Co to jest? Plazmowy młot bojowy. O Jezu, ale wygląda zarąbiście. 25% szans na eksplozję po trafieniu. Wybuchowa wielkość wybuchu zwiększa. Ja mam dosyć mało broni wybuchowych jeszcze chyba odblokowane właśnie, więc się mega cieszę, że kolejną broń wybuchową odblokowałem. Fajnie byłoby na jakieś takie pójść. Ile mnie uleczyła urocza mapka, to jest masakra. Ile te oczy zadały? 58 tysięcy obrażeń. To jest prawie tyle, co wszystkie moje bronie razem wzięte. No i miecz zdecydowanie najlepszy. Widać to po prostu w porównaniu z innymi brońmi. Ja wiem, że on jest najwyższej jakości w porównaniu z tymi, ale i tak bije jak porąbane. Super. Fajnie byłoby pójść na jakieś obrażenia właśnie wybuchowe może w kolejnym podejściu. A jak na razie, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!